1955 rok. Stany Zjednoczone Ameryki zaczynają podejrzliwym okiem spoglądać na sytuację mającą miejsce w Wietnamie, gdzie komunizm z każdym dniem jest coraz większym zagrożeniem. Kraj zostaje teoretycznie podzielony na dwa oddzielne byty: czerwony północny i wolny południowy. W tym czasie trwa intensywny rozwój techniki wojskowej, pojawiają się nowe rozwiązania, technologie i nowe, lepsze materiały. Wiele z wyprodukowanych w czasach powojennych maszyn ma swoją genezę technologiczną w minionym czasie II wojny światowej, gdzie próbowano na siłę bardzo szybko forsować nowe rozwiązania. Tak również rodzi się idea śmigłowców. Najpierw lekkich, dosyć małych maszyn ze względu na ograniczenie ówczesnych, jeszcze niedoskonałych i niezbyt silnych silników, gdzie z czasem pojawiają się konstrukcje coraz bardziej masywniejsze, o coraz silniejszych jednostkach napędowych, mogące coraz częściej transportować duże oddziały piechoty na dowolny obszar, gdzie tak naprawdę nie ma znaczenia, jakie jest to miejsce. Śmigłowiec z powodzeniem jest w stanie wylądować praktycznie w każdym terenie, nawet mocno zalesionym, jak dżungle czy gęste okołorównikowe lasy. Jednak przy tym wszystkim pojawia się jeden bardzo istotny i podstawowy problem, którego zaczynają doznawać Amerykanie podczas coraz bardziej zaogniającego się konfliktu wietnamskiego, który w przeciągu kilku lat zamienia się w istne piekło. Śmigłowce transportowe, prezentujące sobie wcześniej wymienione zalety, mają jeden bardzo duży mankament. Są łatwym celem do trafienia przez wrogą obronę przeciwlotniczą, czy nawet przez wrogą piechotę. Lecą wolno, bo prędkości rzędu 200 km na godzinę nie są niesamowicie wysokie. Dodatkowo często są bardzo szerokie, by zmieścić jak najwięcej żołnierzy na pokładzie. Wyjściem tymczasowym z tego problemu było uzbrojenie śmigłowców transportowych broń pokładową, gdzie mogli nią operować transportowani żołnierze lub specjalnie przeznaczona do tego załoga, i mamy tu na myśli zwykłe karabiny maszynowe zamontowane po bokach kadłuba, lub zamocowane działka, lub rakiety kierowane bądź też nie, na dodatkowych pylonach w osi kadłuba. Jednak tego typu rozwiązanie nie było idealne. Nadal śmigłowce narażone były na łatwe zestrzelenie. Nieopancerzone lub słabo opancerzone kabiny zaś stawały się wręcz śmiertelną pułapką dla ich załóg. Dodatkowo, nigdy nie zaprojektowane do tego celu śmigłowce same w sobie nie były tak zwrotne i manewrowne, jak nieco inaczej skonstruowane śmigłowce szturmowe. Jak już wcześniej wspomniałem, żołnierze amerykańscy boleśnie odczuli ten fakt na swojej skórze w licznych operacjach przeprowadzanych na terenie Wietnamu. Rozwiązanie potrzebne było na już i na teraz. Nie było czasu, by bawić się w rozległe testy prototypów, długie testy uzbrojenia i głębokie badania technologiczne. W ten sposób raczkowała, a raczej nawet rodziła się amerykańska doktryna projektowania i użycia śmigłowców szturmowych, gdzie wojskowi analitycy Stanów Zjednoczonych doszli do dość niebywałych, ale też czysto teoretycznie słusznych wniosków. Nowo projektowany śmigłowiec szturmowy miał być jak najwęższy, co miało znacząco utrudniać możliwość strzelenia się w niego z ziemi, szczególnie z broni piechoty, gdzie żołnierze Wietkongu trenowani byli do ostrzału śmigłowców. Logicznym faktem było to, że jeżeli coś lata po niebie, to na pewno są to Amerykanie. Jednak pojawił się problem, jak zwężyć śmigłowiec, by jednocześnie zachować dwóch załogantów, którym jeden był pilot odpowiadający za sterowanie maszyną, zaś drugim operator uzbrojenia. Najlepiej, zamiast umieścić ich obok siebie, ramię w ramię, byłoby posadzić jednego za drugim, z zaznaczeniem, że nie mogliby sobie przeszkadzać i zasłaniać i pogarszać widoczności, bo przecież nie miałoby to żadnego sensu. Z przeprowadzonych na prędce analiz odwołano się wręcz do najprostszego znanego z początków naszej kultury rozwiązań. Każdy z nas choć raz był w kinie czy też teatrze, gdzie jednocześnie przed nami czy za nami znajduje się siedzenie. Mimo faktu, że fotele ustawione są w jednym rzędzie, to dzięki zastosowaniu coraz to wyższej trybuny nikt z widzów sobie nie przeszkadza i nie zasłania. Wydaje się to dość niebywałe, jednak często najprostsze i najbardziej pospolite rozwiązania są najlepsze. Na to samo wpadli amerykańscy inżynierowie, próbując rozwiązać kwestię rozmieszczenia załogantów. Samo to rozwiązanie niosło także szereg kolejnych zalet, takich jak większa przeżywalność pilota, co jest niestety brutalne, jednak jego życie było ważniejsze niż życie operatora uzbrojenia. Operatorzy, często jako pierwsi, ranieni ogniem, przestawali być zwyczajnie zdolni do pełnienia jakichkolwiek funkcji, no jak zresztą każdy człowiek, który doznaje obrażeń.
Często jednak ogień wroga dosięgając strzelca nie dosięgał sterującego śmigłowcem pilota lub ogień ten dosięgał go w niewielkim stopniu. Dodatkowo, nowy projektowany śmigłowiec miał być szybki, dużo szybszy niż transportujący piechotę UH-1 Irokis, by mógł w razie potrzeby znaleźć się przed formacją śmigłowców transportowych, za nią, czy wykonywać skomplikowane manewry mające unieszkodliwić przeciwnika, który przypominam walczył z ziemi. By przyspieszyć cały proces skonstruowania śmigłowca, podjęto także jedną bardzo ważną decyzję. Miał on przynajmniej w podstawowym stopniu składać się z tych samych komponentów, z których składał się przed chwilą wspomniany UH-1. W ten sposób Armia Stanów Zjednoczonych otrzymała w wielkim skrócie dość prosty śmigłowiec, który mógł jednak służyć rozmaitym celom i wyposażono go w bardzo szerokie spektrum uzbrojenia. Zaczynając od 20 mm działka Gatlinga, poprzez granatniki 30 mm, na rakietach niekierowanych FFR kończąc. Prócz stosowania tych śmigłowców jako ochrony konwojów, pełniły także funkcje oczyszczania miejsc lądowania z przeciwników, gdzie nad wyraz skutecznie sprawdzały się w tym zadaniu. Żołnierze Wietkongu, poukrywani po leśnym buszu, krzakach czy okopach, nawet nie zdawali sobie sprawy z tego, jaką siłą ognia kilka przykładowych kobr dysponuje. Żołnierze czerwonych, często rozrywani, masakrowani przez latające odłamki z granatów burzących kalibru 30 mm, jeżeli nawet dysponowali cięższą bronią do strzału śmigłowca, taką jak na przykład popularnie ówcześnie stosowany karabin deszka dostarczany przez Związek Radziecki, zostawali zazwyczaj ostrzelani rakietami niekierowanymi, gdzie popularną taktyką było formowanie jednostek latającej artylerii rakietowej, gdzie po podaniu celu przez mniejsze śmigłowce zwiadowcze, takie jak OH-6, obszar został natychmiastowo zasłany gradem pocisków rakietowych, nie pozwalających przeżyć nikomu i niczemu. Jednak podczas użytkowania tych maszyn wyszły na jaw także ich słabe strony. Śmigłowiec był bardzo podatny na awarię przy wrogim ogniu. Posiadał jeden napędzający silnik, który po trafieniu bardzo szybko tracił moc, co kończyło się wieloma przygodnymi lądowaniami i potrzebą ewakuacji załogi. Trafienia z broni w okolice wału napędowego śmigła również kończyły się nie najlepiej. Mechanizm bardzo szybko się zacierał. Do tego wszystkiego dochodziła jedna z bardziej istotnych wad, czyli słabe opancerzenie śmigłowca. W przypadku, gdy improwizowana jednostka Wietkongu była wyposażona w działko większego kalibru, często załogi były narażone na śmierć przy trafieniu. Pociski po prostu potrafiły gwizdać na lewo i na prawo po pokładzie maszyny. Co najgorsze, jednak sytuacja jeszcze bardziej pogorszyła się w momencie, kiedy na wyposażeniu Wietkongu znalazły się manpatsy, czyli rakiety ziemia-powietrze. Czy to chińskie klony strzał, czy oryginalne radzieckie systemy powodowały, że z dnia na dzień korzystanie ze śmigłowców stawało się coraz bardziej niebezpieczne. Według szacunków od roku 1972 do roku 1975 około 600 wystrzelonych rakiet tego typu zniszczyło przynajmniej 204 statki powietrzne i śmigłowce amerykańskie lub sił południowo-wietnamskich, co zmuszało załogi do lotu albo bardzo nisko nad dżunglą, co uniemożliwiało skuteczne korzystanie z nich i narażało na ostrzał bronią małokalibrową, czy też lotów z większą ilością mniejszych śmigłowców zwiadowczych, mogących skutecznie wybadać teren, które manewrami ewentualnie mogły próbować uniknąć ostrzału tego typu bronią. Sytuacja ta wymagała stanowczego działania i odpowiedzi na nowe zagrożenie. By jednak opowiedzieć historię dzisiejszego śmigłowca, cofnijmy się nieco w tej opowieści i wróćmy jeszcze do lat 60. Amerykańscy wojskowi zdawali sobie już na samym początku sprawę, że śmigłowiec AH-1 Cobra jest rozwiązaniem tak naprawdę tylko tymczasowym, swoistym na szybko skleconym na kolanie projektem, który no prędzej czy później będzie musiał odejść do lamusa. Podjęto decyzję, że trzeba poradzić sobie z największymi problemami i cechami AH-1, które odziedziczył po swoich protoplastach, czyli śmigłowcach wielozadaniowych. Pierwszym, najważniejszym problemem był pojedynczy silnik, który mocno rzutował na niezawodność maszyny. Zaś po drugie, problemem miał być dwupłatowy wirnik nośny, niosący ze sobą ograniczenia w stosowaniu maszyny przy wysokich temperaturach i w gorącym klimacie. Tak więc, w roku 1963 zainicjowano program Fire Support Aerial System, który miał w końcu określić, jakie konkretnie amerykańskie wojsko ma wymagania wobec nowych maszyn i jak w ogóle one mają się prezentować. Z programu tego po pewnych przejściach wyewoluował kolejny koncept, czyli Advanced Aerial Fire Support System.
ten sposób rodzi się amerykański dziwoląg AH-56 Cheyenne. No i powstały śmigłowiec jest wybitnie nietypowy, zaprojektowany dokładnie pod dyktando oficjeli, gdzie jednym z najważniejszych wymogów było osiągnięcie bardzo dużej prędkości przelotowej śmigłowca. Jeszcze śmieszniej, zbudowany w układzie dolnopłata, prócz klasycznego wirnika głównego i ogonowego, posiadał śmigło pchające, co owocowało maksymalną prędkością w okolicach 400 km na godzinę, co dla żadnej innej maszyny tego typu nie było nawet możliwe do osiągnięcia. Zbudowany śmigłowiec był bardzo skomplikowany. By móc w ogóle osiągnąć taką prędkość, posiadał system przykładni pozwalający na odpowiednie kierowanie mocy do konkretnego z silników. Przy czym przy locie poziomym z dużą prędkością część mocy była kierowana na śmigło pchające, zaś tylko jej niewielka część na główny wirnik, gdzie łopaty wirnika ustawiały się zupełnie poziomo, by zredukować opory aerodynamiczne. Nawet z dzisiejszego punktu widzenia ta konstrukcja była po prostu wybitnie egzotyczna. Oprócz ogromnych kosztów produkcji takiej maszyny, krzywo patrzył na nią także sam beton wojskowy, określając śmigłowiec tego typu za maszkarę i dziwadło. Zaś piloci śmigłowców na samą myśl o locie tak skomplikowaną maszyną zwyczajnie parskali śmiechem. Projekt ten budził w wojsku ogromne kontrowersje, gdzie ostatecznie okazało się, że jest on nie w smak tak w zasadzie wszystkim. I mimo rozległego programu testu prototypów, czy to z uzbrojeniem, czy to bez, zamówienie na tego typu maszyny dla armii zostało w końcu w pośpiechu anulowane, zaś zwyczajnie większą uwagę poświęcono ją modernizacji maszyn typu AH-1 Cobra. Absolutnie nie zamierzano zrezygnować z produkcji nowych śmigłowców. Co prawda jednak zmieniły się co do nich wymagania. Wojskowi w końcu zamierzali pod uwagę wziąć doświadczenia z tak licznej eksploatacji AH-1 w Wietnamie, gdzie od razu rolę nowej maszyny zdefiniowano jako śmigłowiec przynoszący co prawda uzbrojenie uniwersalne, jednak jego głównym celem nie miały być już stanowiska piechoty i siła żywa sama w sobie, lecz niszczenie celów twardych ze szczególnym naciskiem na czołgi. Nie zamierzano ograniczać się także w możliwościach korzystania ze śmigłowca, gdzie według założeń miał świetnie radzić sobie w każdych warunkach pogodowych, w nocy i w dzień. Czy to latając nad najgorętszymi piaskami pustyni, czy wśród zaśnieżonych wzgórz i zimnych północnych lasów. Nowo projektowany śmigłowiec miał przenosić pociski TOW, zaś z lżejszymi celami radzić miał sobie przy pomocy działka o większym kalibrze niż działko Cobra, to jest 30 mm. A sterowane miało być ono z nachełmowego celownika operatora uzbrojenia, co miało zapewniać lepszą kontrolę nad sytuacją. Wyposażony w dwa silniki, w końcu miał być bardziej niezawodny, szczególnie przy trafieniach. Do tego konieczną do zachowania cechą miała być wysoka manewrowość i przystosowanie do manewru z przeciążeniami do 4G. Nie musiał być on już tak szybki, tak jak jego poprzednik AH-56, no bo ogólnie planowana taktyka użycia śmigłowców szturmowych zmieniła się. Nie miała być to już maszyna eskortowa, głównie niszcząca wrogów niczym kombajn w locie szturmowym, lecz latający niszczyciel czołgów, gdzie jego lot ma być dostosowany do rzeźby terenu, ma latać ogólnie nisko, wyłaniać się zza przeszkody, jeżeli taka istnieje, wystrzeliwać kierowane pociski przeciwpancerne i ponownie znikać za przeszkodą. Stwierdzono też, że konieczne jest stosowne zadbanie o ochronę załogi. Śmigłowiec bez problemu przetrwać miał ostrzał z wielkokalibrowego karabinu maszynowego, popularnych kalibrów, takich jak 12 mm, nawet przy użyciu pocisków przeciwpancerno-zapalających. Prócz tego miał zachować on zdolność do lotu nawet po trafieniu z działka kalibru 23 mm przez przynajmniej 30 minut, zakładając nawet trafienie w najbardziej wrażliwe obszary śmigłowca, takie jak silniki, przekładnie czy wirnik główny. Oczekiwano także, że załoga śmigłowca będzie w stanie przetrwać w warunkach uderzenia maszyny w grunt przy prędkości poziomej 28 km na godzinę oraz pionowej 13 m na sekundę. Dużą uwagę miano także poświęcić spalinom z silników, co powodował jeden kategoryczny fakt. Przez wysoką temperaturę, którą generowały silniki poprzednich maszyn, były łatwe do namierzenia i zestrzelenia przez nowoczesną przeciwlotniczą broń piechoty. I mam tu na myśli wcześniej wspomniane ręczne wyrzutnie rakiet ziemia-powietrze. Od teraz, zdając sobie sprawę z tego, że przynajmniej częściowo trzeba oszukać głowicy tych rakiet, działające na zasadzie tak naprawdę wyszukiwania źródła promieniowania, no którym było ciepło, inżynierowie muszą zastosować odpowiednie kierowanie spalin, przy czym w ogóle należy zaprojektować, a następnie umieszczać silniki w taki sposób, by okolica śmigłowca była jak najzimniejsza. Maszyna miała deklasować także AH-1 pod względem udźwigu.
Ostatecznie na śmigłowcu miało znaleźć się aż 16 wyrzutni PPK, gdzie w końcu, wobec planów zaprojektowania nowej broni, to jest pocisków Hellfire, zdecydowano o tym, by właśnie je wykorzystać, co zostało ostatecznie zatwierdzone w styczniu 1976 roku. Zaprojektowanie tego typu pocisku zlecono firmie Rockwell International. Pocisk tego typu nie dość, że miał być szybszy niż wcześniej przedstawiony TOW, miał także dysponować dużo większym zasięgiem działania, jednak do samego pocisku wróćmy później. Ogólnie w 1972 roku złożono zapytania projektowe do największych amerykańskich firm. Wśród nich znajdowały się przedsiębiorstwa takie jak Sikorsky, Bell, Lockheed, Piasecki, Hughes i paru innych największych producentów śmigłowców i statków powietrznych w kraju. Ostatecznie wśród naprawdę rozlicznych projektów wybrano dwa najbardziej rokujące koncepty korporacji Bella i Hughesa. Otrzymali oni natychmiastowo kontrakt na opracowanie przynajmniej trzech prototypów, w tym dwóch latających. Na prace rozwojowo-badawcze i skonstruowanie maszyn miały one maksymalnie 3 lata, przy czym rywalizujące między sobą korporacje lotnicze otrzymały nazwy dla swoich projektów, czyli JAG-63 i JAG-64. Generalnie firmy szły praktycznie łeb w łeb z budową prototypów, no z początkową korzyścią w stronę JAG-63, który został zbudowany troszeczkę wcześniej. Śmigłowce w obu firmach poddawano licznym próbom fabrycznym. Jednak to oblot prototypu przyszłego Apacha miał miejsce najwcześniej, bo 30 września 1975 roku na terenie lotniska Palomar w Carlsbad w Kalifornii. Co ciekawe, no z samymi testami śmigłowców wiązało się wiele kontrowersji, gdzie do ostatecznych testów podczas lotu miało dochodzić jednocześnie. Jednak wobec problemów maszyny latały z jednodniowym opóźnieniem w stosunku do siebie, co wywołało wręcz oburzenie ze strony Kongresu Stanów Zjednoczonych, którego większa część skrytykowała cały program, jednak ostatecznie kryzys w końcu z tej strony został chwilowo zażegnany. Co do podobieństw konstrukcji. Ogólnie oba śmigłowce były napędzane tą samą parą silników General Electric 1700, jednak mimo wszystko dzieliło je wiele rozwiązań technicznych. Czy to zaczynając od rozmieszczenia silników, które mimo identycznego położenia, w kadłub JAG-63 były bardziej wciśnięte w odróżnieniu od JAG-64, gdzie wyraźnie wystawały poza obrys, na zastosowaniu innego działka, gdzie w przypadku JAG-63 było to już lepiej przetestowane działko XM-188, a nie nowe XM-203 kończąc. Także ciekawym niuansem, jeśli chodzi o konkurenta przyszłego Apache, jest fakt, że pilot i operator systemu zajmowali miejsce odwrotnie niż wcześniej w każdej innej konstrukcji. Pilot siedzieć miał niżej, z przodu, zaś operator uzbrojenia wyżej, z tyłu, co przyprawiało amerykański beton lotniczy wręcz o mdłości. Po rozlicznych testach i porównaniach we wrześniu 1976 roku ostatecznie zdecydowano o zwycięstwie JAG-64, mimo niespełnienia przez niego wymagań takich jak prędkość maksymalna, osiągów przy locie na jednym silniku, gdzie jednak najistotniejszym problemem było niedomaganie systemu chłodzenia wału napędowego śmigła ogonowego. Zanotowano także fakt, że kabina śmigłowca nie była zupełnie szczelna, bo po testach wykryto w środku wysokie stężenie gazów prochowych z wystrzeliwywanych rakiet niekierowanych. Mimo tych wszystkich mankamentów, według licznego zespołu fachowców, JAG-64 został określony wręcz najlepszym śmigłowcem szturmowym powstałym do tej pory, gdzie rzutowały na to rozwiązania, czy to zastosowane w kabinie pilota i operatora, które były wręcz innowacyjne jak na swoje czasy, czy też ogólna odporność konstrukcji wraz z jej manewrowością. Jednak nadal była to dopiero połowa drogi, jaką śmigłowiec musiał przebyć do czasu rozpoczęcia produkcji seryjnej. Cały czas poprawiano jego konstrukcję, co wymagało budowy aż kolejnych trzech prototypów, by wyeliminować wady. Testowano awionikę, uzbrojenie i wszystkie systemy śmigłowca, które musiały być dopracowane do perfekcji, bo takie wymogi stawiała przed nimi US Army. Jednak teraz pokrótce o uzbrojeniu takiego już standardowego, produkcyjnego śmigłowca. Stanowiło go zamontowane pod dziobem działko M230 kalibru 30 mm z zapasem pocisków około 1200 sztuk. Jednak najczęściej ładowanych jest tylko 300, ze względu na korzystanie ze specjalnego wewnętrznego zbiornika paliwa. Jednolufowe, przeładowywane elektrycznie, a nie za pomocą gazów prochowych z wystrzelonego naboju. Obracanie nim odbywa się za pomocą systemu hydraulicznego przy korzystaniu ze specjalnego siłownika.
Obsługa naziemna, by załadować pociski do działka, musi korzystać ze specjalnie opracowanej do tego ładowarki, także nawet ona musi zostać odpowiednio wyposażona do obsługi tej maszyny. Pociskami niekierowanymi, z których korzysta ten śmigłowiec, są rakiety typu Hydra kalibru 70 mm opracowane na podstawie rakiet FIFAR, gdzie główna zmiana wobec poprzedniczek dotyczy sposobu otwierania lotek podczas ich startu i napędu, gdzie w Hydrze ciąg jest dużo większy i rakieta leci po prostu szybciej, a przy okazji stabilniej. Rzutuje na to fakt, bo ich start nie odbywa się tylko jako zwykłe wystrzelenie, pół rakieta wyskakuje z tuby, lecz jeszcze w samej rurze przy wystrzale rakieta zaczyna się powoli obracać przy udziale zamontowanych pod kątem dysz, co wprawia ją w ruch obrotowy, no dodatkowo ją stabilizując. Najciekawsze jednak są rakiety kierowane śmigłowca, którymi są AGM-114 Hellfire, gdzie prace nad nimi rozpoczęły się w roku 1974. Sterowane półaktywnie laserowo, używane głównie jednak w celach przeciwpancernych, ważą około 45 kg, gdzie sama głowica bojowa pocisku waży ich około 8. Zasięg skuteczny Hellfire'ów A wynosi około 8 km, przy prędkości maksymalnej lotu 1-3 Macha to jest tak 1600 km na godzinę. No i tutaj uwaga, ciekawostka. O skuteczności tych rakiet świadczy jeden głupi incydent. W 1991 roku podczas operacji Desert Storm doszło do ognia przyjacielskiego. Rakieta wystrzelona ze śmigłowca AH-64 trafiła i podpaliła nowoczesny czołg M1A1 Abrams, powodując w konsekwencji jego zniszczenie. Dowiodło to jednego, pocisk tego typu nie jest skuteczny tylko przeciwko zwykłym, przestarzałym czołgom, lecz także przeciwko nowoczesnej broni pancernej. Jak jednak prezentują się dane techniczne samego śmigłowca? Spójrzmy sami na najważniejsze z nich. Śmigłowiec całościowo wysoki jest na ponad 4,5 metra, szeroki na ponad 5, zaś długi na prawie 18 metrów. Jego masa własna wynosi około 4,8 tony, gdzie startowa maksymalnie wynosić może już ton prawie 10, co świadczy o bardzo dużym udźwigu maszyny. Im jest ona cięższa, tym generalnie gorzej wygląda prędkość maksymalna śmigłowca, gdzie z pełnym uzbrojeniem oscyluje w granicach 300 km na godzinę, której osiągnięcie umożliwiają silniki o mocy około 1600 koni mechanicznych każdy. Pułap praktycznie śmigłowca to około 6,5 km, gdzie wznosić się ona będzie z prędkością 12,5 m na sekundę pionowo i 16,5 w locie prostym, ale oczywiście w przypadku lotu bez uzbrojenia. Z dodatkowymi zbiornikami zasięg maszyny określany jest na 1700 km, zaś bez nich tylko na około 500. Ogólnie według obliczeń, przy wykonywaniu lotu bojowego bez dodatkowych zbiorników paliwa, maszyna w powietrzu jest w stanie trwać przez okres do 2 godzin, czy to wspierając piechotę, czy też niszcząc wrogie czołgi. Jak to wygląda od strony technologicznej? Konstrukcja maszyny jest półskorupowa, przy czym większość śmigłowca została klasycznie wykonana ze stopów aluminium. Niemniej jednak najważniejsze komponenty zostały osłonięte pancerzem kewlarowym, gdzie jest to głównie kabina pilota i operatora, zbiorniki paliwa czy magazyn amunicji do działka. Cała waga opancerzenia śmigłowca wynosi ponad tonę, co jest wręcz olbrzymim wynikiem i to samo w sobie świadczy o tym, na ile ten śmigłowiec jest bezpieczny dla swojej załogi. W ten sposób wyglądała wersja śmigłowca. Tak też w 1983 roku prezentowała się pierwsza seryjnie zbudowana maszyna w zakładach Mesa w Arizonie, nosząca numer seryjny 82-23-335, gdzie po oblocie służyła ona tak naprawdę jako egzemplarz pomiarowy. Tak jak i sprawa wyglądała z kolejnymi modelami, więc dopiero tak naprawdę 13 seryjny egzemplarz wszedł na wyposażenie US Army. Program budowy nowego śmigłowca był niebagatelnie drogi, gdzie do czasu rozpoczęcia produkcji pochłonął on ponad miliard dolarów. Także i sama produkcja śmigłowca nie była prosta. Na początku z taśm schodziło ich bardzo niewiele, jednak wraz z kolejnymi latami produkcji była ona coraz bardziej wydajna, gdzie przez ponad 12 lat wyprodukowano przynajmniej 821 egzemplarzy AH-64A. Miały one także swój prawdziwy egzamin bojowy, którym była pierwsza wojna w Zatoce Perskiej, gdzie bardzo duża część czołgów przeciwnika, czytaj irackich, została zmieciona właśnie przez te śmigłowce na spółkę ze szturmowymi samolotami typu A-10 Thunderbolt II.
Wykazały one, że w zaprojektowanych dla nich zadaniach są praktycznie bezbłędne, bardzo niezawodne i szalenie przydatne. Weryfikacja wartości tych śmigłowców miała nadejść także w przyszłości, jednak o tym w następnym, przyszłym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą obecność i polecam Wam się na przyszłość. Jeśli Ci się film podoba, bądź też nie, zostaw łapkę w górę lub w dół. Zapraszam przy okazji na swoje streamy na Twitchu, gdzie można bezpośrednio porozmawiać sobie ze mną o broni pancernej świata z nastawieniem na ten bardziej rozrywkowy aspekt. Link do Twitcha w opisie filmu. Do zobaczenia!